Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika po południu. Pierwszym gościem dzisiejszego dnia jest pan Andrzej Kołodziej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, ale to mało, proszę Państwa, bo to legenda Solidarności. Sygnetariusz porozumień sierpniowych, człowiek, który rozpoczął strajk w stoczni imienia Komuny Paryskiej, jeśli pamiętam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, doskonale. W stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Wtedy się tak nazywała ta stocznia. No to, znaczy, proszę wybaczyć, to te kobiety się obrażają, jeśli o wiek pyta, czy im jakoś wypomina. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. To co spowodowało, że weteran, polski bohater postanowił jeszcze raz, mówiąc Mickiewiczem, miecz sięgnąć ze ściany? No, sytuacja jest wyjątkowa dla Polski, dla nas. Te wybory są najważniejsze po 1989 roku, a dla mnie tak trochę to jest taka sytuacja podobna do sierpnia 1980 roku. W sierpniu 1980 roku walczyliśmy o uniezależnienie się od Moskwy, od rządów Związku Sowieckiego i tamtej dyktatury. Dziś mamy sytuację odwrotną. Mamy próbę bardzo poważnego wpływania na politykę polską ze strony zachodniej przez Berlin. No i to taką już jawną, nieukrytą przez Unię Europejską, ale wręcz jawne wypowiedzi polityków niemieckich, którzy chcą ingerować w wewnętrzne sprawy Polski, tutaj ustanowić sobie swój rząd. I tu te wybory, moim zdaniem, to są wybory o to, czyja będzie Polska. Czy będziemy się sami rządzić, czy pozwolimy na to, żebyśmy znowu byli zarządzani z Berlina, tak jak za rządów Tuska. No, mieliśmy już rządy niemieckie w Polsce w czasach okupacji, kiedy to kosztowały nas 6 milionów ofiar i niewyobrażalne straty materialne. Za rządów Tuska straciliśmy gro zakładów pracy. Ludzie stracili pracę, stracili dochody, tonęli w biedzie. Więc takich rządów nie chcemy, dlatego ta sytuacja jest wyjątkowa. No, nie możemy dopuścić do tego, aby sprzymierzeńcy Berlina, jacyś Volksdeutsche byli, rządzili w Polsce. Wczoraj odbyła się debata w Telewizji Polskiej. Jakie są pana wrażenia po tej debacie? No bo powszechnie to taka opinia jest, że zwycięzców w tej debacie może i nie było szczególnych, za to był jeden przegrany. Był nim Donald Tusk. No tak, no Tusk, nie wiem na co liczył, ale miotał się w tej debacie, no nie miał nic, żadnego konkretnego przekazu, więc no ale tak, taka jest kampania opozycji, całej opozycji, nie od dzisiaj. No jedyne hasło, jakie słyszymy, to jest anty-PiS. No i tutaj anty-PiS to ładnie, łagodnie powiedziane, bo oni to w tych gwiazdkach zawierają ten anty-PiS, tak. No tak, to jest wymowne. No ja nie chcę używać takich słów i powtarzać za nimi. My prowadzimy naszą kampanię merytorycznie. Chcemy kontynuacji stabilizacji życia w Polsce, przede wszystkim bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i takiego bezpieczeństwa dla rodzin, bezpieczeństwa finansowego, to co cały czas proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Tusk nie ma absolutnie żadnej oferty. On chce Polskę podporządkować Berlinowi. Jego program to jest program Berlina i Brukseli i nasłać na nas hordy emigrantów arabskich, no, którzy jak się zachowują ci ludzie i czego możemy się spodziewać. Widzimy nie tylko na ulicach Paryża czy Sztokholmu, ale chociażby w ostatnich dniach, w ostatni weekend, kiedy to zaatakowali Izrael.
No właśnie, bardzo napięta sytuacja w Izraelu. To potencjalnie, no jak klocki domina, może spowodować, no aż strach mówić o skali skutków tego, co się stało w Izraelu, no ale tym bardziej trzeba się tutaj w Polsce odpowiedzialnie zachowywać. Dwóch generałów Wojska Polskiego, dwóch najważniejszych, podało się dzisiaj do dymisji. Trzy dni przed ciszą wyborczą, to odpowiedzialne zachowanie pana zdaniem? Absolutnie nie. Ja studiowałem na Akademii Marynarki Wojennej, więc tutaj mechanizmy władzy w armii i w ogóle takie systemy dowodzenia, zresztą na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich studiowałem, nie są mi obce i doskonale wiem, że w armii obowiązuje rozkaz i podporządkowanie się zwierzchnictwu. Nie, to nie są jakieś wybory własne widzimisię i nie można, żołnierz nie może sobie wybierać dowódcy. Musi go po prostu słuchać i wykonywać rozkazy. I takie zachowanie jest, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, wojnę, która się rozpoczyna na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej, więc no to jakieś kaprysy generałów, bo im się nie, może nie podoba prezydent, czy może nie podoba minister, no są kompletnie nieodpowiedzialne. To świadczy o tym, że oni nigdy nie powinni się na tych stanowiskach znaleźć. Tymczasem o godzinie 16 poznamy nazwiska zastępców, czy następców bardziej, tych dwóch generałów, czy może panów, którzy już teraz odeszli z wojska. Tymczasem Donald Tusk zdążył już obwieścić nieprawdziwą informację, że podobno jest, znaczy w jego ustach, że 10 kolejnych dowódców miało złożyć dymisję. Dowództwo generalne zdementowało te informacje, ale czy, o co tu chodzi? Czy tu nie chodzi przypadkiem o próbę destabilizacji naszego kraju? Być może jakiś, nie wiem, zadym już po wyborach, no bo debata wyszła dla Tuska fatalnie, więc chyba coś musi kombinować. Takie mam podejrzenia w każdym razie. Z pewnością Tusk rzuca wszystko na szale, a takich różnych kretów na różnych stanowiskach no zapewne nie brakuje. To są pozostałości po rządach Tuska. Jeszcze wielu z tych ludzi gdzieś się przechowało na różnych urzędach czy w różnych instytucjach państwowych i być może, że teraz w okresie bezpośrednio przedwyborczym chcą zaistnieć i wprowadzać pewien zamęt w umysłach ludzi, no straszyć zwykłych ludzi. No takie rzeczy no na pewno ten Tusk jest w stanie przeprowadzić. To teraz przejdźmy do pańskiego programu. Co by pan chciał dla swojego okręgu zrobić? Pan startuje w Gdyni, czy z Gdańska, bo to chyba są sąsiadujące okręgi wyborcze. Startuję z Gdyni, to jest okręg gdyńsko-słupski, ta część zachodnia naszego regionu, a pracuję w Gdańsku, pracuję w Orlenie. No, zawodowo zajmuję się energetyką morską. Jest to rzecz dzisiaj na tak zwanym topie, ponieważ głównie energia odnawialna, czyli wiatr z morza, a mnie interesuje szczególnie produkcja elektroliza wodoru z elektrowni wiatrowych. No to tak samo jak bezpieczeństwo zewnętrzne czy wewnętrzne, bezpieczeństwo militarne, tak samo jest ważne, co pokazały ostatnie miesiące czy lata, bezpieczeństwo energetyczne. I energetyka jest podstawą rozwoju przemysłu i zatem podstawą naszego dobrobytu, wzrostu naszego dobrobytu.
I to jest bardzo istotna sprawa, a energetyka morska to szansa dla naszych przedsiębiorstw, dla naszych stoczni, dla naszych portów i dla rozwoju całego regionu. A to przede wszystkim w tej dziedzinie są wysokopłatne stanowiska pracy, które będą u nas w kraju, nie będziemy musieli ich szukać w krajach zachodnich. Pan wspominał o takiej zależności, czy zauroczeniu, może elegancko powiedzmy, Donalda Tuska naszymi zachodnimi sąsiadami. Nie wiem, czy pan ogląda serial Reset i szokujące dokumenty, jakie tam są publikowane. No też dotyczące Gdańska, bo ta strefa bezwizowa obejmowała także Trójmiasto. Jak pan patrzy na taką umowę współpracy między służbami specjalnymi Polski i Rosji putinowskiej? No, to doskonale odczuwaliśmy tutaj w Gdańsku, bo ci ludzie z Leningradu tutaj przyjeżdżali bezpośrednio na zakupy do Trójmiasta, więc to w tamtym okresie. Ale Tusk jest bardziej Niemcem niż Polakiem. On się czuje Niemcem. Zresztą często to okazuje, że jest mu bliżej do Berlina niż do Warszawy, a Polakami gardzi i tak jak gardzi Polską. Dla niego polskość to nienormalność. On nienawidzi Polski, nienawidzi Polaków. Tutaj było wiele takich działań, bo w tym samym czasie były prezydent miasta Gdańska Adamowicz, no, wspólnie z Tuskiem zdjęli z ratusza rotę polską tylko dlatego, że drażniła uszy turystów niemieckich na ulicach Gdańska, którzy tutaj przyjeżdżali. To są tylko takie różne drobne elementy, ale to działanie Tuska jest wieloletnie i on, tak jak mówiłem, no, dąży do tego, aby przyporządkować Polsce Berlinowi. Ja kiedyś analizowałem na Akademii Marynarki Wojennej tamten okres i te działania Tuska i oceniałem to jeszcze ostrzej niż panowie w Resecie, ponieważ ja uważam, jest wiele dowodów, które na to świadczą, że to był układ niemiecki, Berlina i Putina wspólny został dokonany taki podział strefy wpływów Europy. Putin miał zarządzać Europą Środkową i Wschodnią, a Niemcy tą częścią zachodnią. I Niemcy mieli to robić przy pomocy, uzależniając kraje za pomocą Nord Streamu, czyli dostaw energetycznych. Dziś próbują to robić, przygotować takie działanie za pomocą wodoru. Stąd ich taka presja na zamykanie kopalń. No a Tusk się doskonale w to wpisuje. No, ma zapewne kolejne obiecane stanowisko w Unii, tak jak poprzednio, i jest gotów sprzedać Polskę Niemcom. Andrzej Kołodziej, legenda Solidarności. W tej drodze życiowej nie wymieniłem działalności w Solidarności walczącej, ale to takie oczywiste dla mnie, że aż zapomniałem. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Andrzej Kołodziej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z okręgu gdyńsko-słupskiego. Powodzenia życzę, panie Andrzeju. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trześniewski.